Dobrze jest konfrontować, kto może, tłumaczenia biblijne z oryginałem. Nie jest to aż takie strasznie skomplikowane. Jest mnóstwo w tej chwili książek, które można kupić i porównywać. Jedno z bardzo zwodniczych tłumaczeń, które się wkradło do tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, następująco wygląda. Otóż czytamy w Apokalipsie znaną nam frazę, ona nam prawdopodobnie gdzieś brzmi w uszach. Ujrzałem w zachwyceniu. Kiedy się spojrzy do oryginału, odkryjemy ze zdumieniem, że tam jest napisane en pneuma, co znaczy w duchu ujrzałem. Skąd to zachwycenie? Nie wiadomo. Daleko posunięta interpretacja tłumacza. Nie mówię tego po to, żeby się pastwić nad tłumaczeniem, tylko żeby podzielić się tym fascynującym odkryciem, które święty Jan daje nam. Otóż Apokalipsa to jest księga, która pozwala widzieć w duchu wydarzenia bieżące. Patrząc na te wydarzenia tylko w ciele, tylko emocjami, tylko bardzo ograniczonym umysłem, zwłaszcza przenikniętym przez lęk, można popaść w przerażenie albo w apatię, ponieważ Kościół ma bardzo pod górkę w tamtym czasie. Wiele prześladowań, wiele też wychłodzenia gorliwości, tej pierwotnej gorliwości chrześcijańskiej. Ale dane jest Janowi widzieć w duchu, poza zasłoną, poza kulisami tej widocznej dla oka historii, dane jest mu widzieć w Duchu Świętym głębszy sens tego, co się dzieje. Jak my niesamowicie potrzebujemy widzieć w duchu głębszy sens tego, co nas spotyka.